Witam bardzo serdecznie. Postanowiłem, że w tym odcinku pójdziemy na wyścig śmierci. Ogara sobie jeszcze darujemy, ale wkrótce i tak się tego podejmiemy zadania. Chciałem mieć wyższy poziom jeszcze. Ile mamy złomu? Chyba ostatnio wykorzystałem wszystko, tak mi się wydaje. Warsztat, tak, 75. A patrzcie, zobaczmy na statystyki. Prowadzenie, przyspieszenie mniejsze, prędkość maksymalna, a tak. Nie ma lipy. No ale w silnik fajnie by było zainwestować jeszcze mocniejszy. Szczerze. O, patrzcie, bardziej mi silnik już widać. Jak sobie go stuningowałem. Tak uważam, że najgorszy na przykład V8-ka może być słabszy od najlepszej V6-ki. Więc te V6-ki też warto rozwijać, moim zdaniem. A nie, że one są od razu do śmieci. Ponadto niektóre archanioły właśnie bazują na V6-kach. Tak jak patrzyłem. Dlatego też warto ogólnie kupować części, bo może mi jakiś archanioł się spodoba. Więc no kupujmy, tak? Kupujmy dużo. Na razie i tak chciałbym sporo rzeczy zmienić w swoim samochodzie. Nigdy jeszcze nie brałem udziału w wyścigu śmierci, więc nie wiem, na co mogę się pisać. Czy wszystko się nagrywa? Tak. 75. Cześć. Tylko mam się zgłosić. Właściwie. Tylko ja mam się tu kurwa zgłosić. Here comes a wanderer. I, Crow Dazzle, welcome you to the Circle of Light. To the circle of the brave, the skilled and the quick. You've come very far, and with a great hunger. But, are you one who seeks to win a name for himself? Or who wishes to bind to the heart of his machine? Or, are you both? What are you saying? Racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crow Dazzle for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster, and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. Others are on the path of the spirit. Dobra, nie pierdol tyle. Death run to bind their beings to their machines. What's your wish here? Mam budować samochód? Nie wiem, na co się pisze. Myślałem, że swoim samochodem będę jechał. Kurwa, dobry ten dopalacz. Ten samochód jest lepszy od mojego. Kurwa, jeżdżą! To trzeba jedną beczkę zmiażdżyć. Ja pierdolę, dajcie mi kurwa spokój. A, palniki boczne. Ja pierdolę, tym się nie da jeździć. Kurwa, nie da się tym jeździć. Ja pierdolę, tu ma zerową przyczepność. Zerowa przyczepność dosłownie.
kurwa jeżdżą jakimiś pick-upami. Ni chuja nie dam sobie rady. Wziąłem jakiś chujowy samochód. Kurwa, cokolwiek innego trzeba wybrać. Ale wyglądał. Patrzcie, jak to na zakrętach wchodzi, zajebiście. Zajebiste, co? Kurwa, nie. Ale może się coś jeszcze uda. Nawet nie wiem, gdzie jadę. Czyli to po nowe pojazdy jest. Po co mi nowe samochody? Po co mi to w ogóle? Nie mogę tam się teleportować nawet. Dobra, czyli dostałem nowy samochód, tak? Nie wiem, na co mi się to przyda. Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze, mogłem sobie przejąć tutaj. Ogara. Może pójdziemy na tego zajebanego Ogara. Tu jest obóz paliwowy. Mogłem sobie tam przejąć. Albo pojedźmy tutaj już. Miałbym punkt kontrolny. Albo jedźmy tu. Nie mogę się zdecydować. Idzie moją ścieżką? On jest przede mną czy za mną? Przede mną. Czy w moją, czy przeciwną jechał? Gdzie odchodzimy? Kolejny zniszczony, ale to nie ten. Ten co ma. Wow. No, mogę już puszczać? Mogę. Kurwa, rozpierdoli mi się samochód zaraz. Samochód mi się rozpierdoli. Jest bardziej jak pewne. Trzeba podjechać blisko. Bardzo blisko. No nie! Na nic mi się tu nie zda. Kurwa, konwój jakiś zajebany. To co ja w ogóle to robię? Udało się w ostatnim momencie.
Wy kurwy jebane. Chuj wam w dupę teraz. I na co wam to było? Cały chuj zdobyłem z tego. Tutaj też jest. Ale te ozdoby na maskę właśnie mogły mi się do archaniołów przydać. Bo też uważam, że w miarę warto je robić. Sporo mamy nabojów do tego grzmotu, bo to jest też spoko. Tam gdzieś snajper jest. Właśnie snajperkę jeszcze mamy, aż zapomniałem. Tylko to raczej tylko do snajperów się nadaje, albo do normalnych takich piechotnych. Fajnie by było mieć też dopalacza. Dużo rzeczy fajnie by było mieć. No ale to wszystko kosztuje. Grzmota nie mamy już. Może być tu ciężej, bo to jest czwarty poziom trudności. Nad coś takiego jeszcze się nie porywałem. Żeby nie zabili. Grzmota nie mamy. Chociaż taką by się długo ładował. Że na bliskim dystansie więcej podziałamy. Moim skromnym zdaniem harpunem. Może zabronione działanie tu jest? A, zabronione trenowanie. Nie zniszczymy tego w ten sposób. Mam paliwo, mam. To mogę wybucham. Bo grzmoty już nie mamy. Zniszczymy? Prawie. Prawie zniszczyliśmy. Kurwa, myślałem, że to będzie kanister. No nie mamy grzmota już. A taranować też nie możemy. Nie mamy. Także po chuj nam to. Ojeju, no nic nie zrobimy. Niestety nic nie zrobimy, musimy sobie odnowić amunicję. Gdzie nasz Magnus Opus, czy jakoś tak, nie zawsze daje radę. Dobra, a co tutaj jest? Wyścig śmierci. To też jest wyścig śmierci. Tak, tylko że inny. Pojedźmy tu. Jak nam idzie nagrywanie? 15 minut raptem. Mamy opony nowe do odblokowania. I taran nowy.
No i tak nie za często to robimy. Dobrze jest mieć więcej amunicji. To akurat z tym bardzo dobrze. O, jest ten, kolejny konwój. Tak jak widzę te konwoje, niekoniecznie... Dopalacz bym się przydał. Tak szczerze, teraz dopalacz bym się przydał. Dopalacz by mi się bardzo przydał. Nie wiem, czemu ja opony kupiłem. Nie mogę? Fajny ten grzmot. Przy okazji challenge. I tych powojów tak nigdy nie ogarnialiśmy. Są challenge. Ten bukłaczek z wodą w bazie by mi się przydał, szczerze. To tyle? To tyle. To mi nie za dużo daje. A mogę wrócić tam. 280. W tym odcinku to praktycznie chyba co zrobiliśmy. Jeździmy sobie jak debile. No ale pasywnie dostajemy 300. Kurwa, masakryczna ilość. Tak chyba będzie... Będzie miał 100%, jak mi się wydaje. Harpun nam się szybko odnawia. Akurat. Ta, 100% ma. Ej, nie zniszczymy tego. Nie, za mało, kurwa, za mało naboi mamy. To jest jakaś masakra. A co 30 minut dostajemy? To jest nagroda za projekt, czyli za wszystkie te... No, czyli raz na odcinek wychodzi. Dobra. Weźmy tab. Z drugiego na pierwszy musimy wejść. Żeby mieć pancerz. Dobra, a żeby mieć archanioły... Albo nie. Weźmy do palniki boczne. Czy mi to jest potrzebne? Nie. Dopalacz. Jest dopalacz. 500. To dopalacz weźmiemy. Jak będziemy mogli, to weźmiemy dopalacz. Dopalacz. Ej, nie odnowiło mi grzmotu? Nagroda za projekt. Za 30 minut. Czyli chodziło chyba o te, o amunicję i tak dalej. Kurwa. Chyba tak. Nieważne.
Cóż, z jednej strony spoko, bo moglibyśmy robić to nieskończoność. A tak to przynajmniej jest jakieś ograniczenie. Także podoba mi się. Podoba mi się, mimo że to jest na mnie nie na rękę. To jednak podoba mi się poziom trudności w tej grze. Wszystko jest satysfakcjonujące. Tak jak w grze powinno być. Tak jak jestem właśnie przyzwyczajony bardziej do takich gier starszych, gdzie gra nie trzymała nas za rączkę. I każdy sukces był sukcesem. A czasem tych sukcesów też mogło nie być. Cały czas się uświadamiam w fakcie, że ja nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy, żeby... A tak nazwę sobie odcinek. Żeby trafić do tej przełęczy. Bo tak jak tutaj mam problemy, co może być tam? Mogłem skorzystać z tego miejsca już dawno temu. Patrzcie, nawet takie jedzenie cieszy. Snajperka tu gdzieś jest. Prawda? Jest snajper. Także spoko, przynajmniej się dowiedziałem, że... żeby bardziej szanować ten bonus. Mi się wydawało z początku, kurwa, mam amunicję do końca gry, ja pierdolę, jestem ustawiony. Tak! Co prawda jestem. Jednak to nie jest takie oczywiste. Czy tą benzynę będę musiał zalać, czy ona będzie mi potrzebna? Ustawiam, że będę musiał ją zalać. Zresztą tu też jest kanister. O, jest amunicja. Także też takie... właśnie z paliwem ciekawe. Jeśli większy silnik, to czy większe spalanie? Tak w sumie powinno być. Tak mi się wydawało. Tu się lało. Tu? Zalałem to w ogóle? Potem zalałem. Jakie przewody? A, te! Które trzymają. Dobre! Nie wiedziałem, że coś takiego może być. Takich zabezpieczeń jeszcze nie widzieliśmy. Nie są przewody. Ciężko to nazwać. Aj, tam, nie wiem. Liny. Znaczy to te... no kurwa, ciężko to nazwać. Weźmiemy sobie paliwo jeszcze, które tam jest na dole. Nie zalało mi? A tamten jest pusty. Kurwa, chuj, o chuj tu chodzi. Nie spodziewałem się, że tu będzie taka historia. Nie spodziewałem się naprawdę. Mało paliwa tego strasznie jest. Czy my damy sobie radę? Wkurwia się, jeśli nie.
jest bardzo możliwe, że jesteś na Dendari. Nie! Nie, kurwa, nie! Nie mam więcej paliwa! Ale to jest irytujące, kurwa mać, ile... I pewnie jak ja tu przyjadę kiedyś, to znowu będę musiał to wszystko ogarniać. ...26 minut już to nagrywamy. Tak czy siak pojadę tam. Kurwa mać. Ale cieszę się, że nagramy tak w kurwa. To jest pojebane, ale cieszę się. Pojebany, jestem pojebany, ale cieszę się, kurwa, że ta gra jest druga. Mało rzeczy, cieszę. Mnie jest tak, że okej, znowu robię to, tamto, tylko są jakieś zwroty akcji, coś się dzieje. Byłem tu już? Widocznie byłem. Lie low here. Yes, have a protector set. Mogę wziąć paliwo. Please. Strasznie mało tego paliwa. Szkoda, że my nie wiemy, ile jest w kanistrze. Dlatego sprawdzimy sobie tak... Jest sporo. Myślę, że może się udać. Chcę to ogarnąć w tym odcinku. Nie mogę dwóch mieć. O, nie można przelewać. W najgorszym wypadku wiem, nawet silnik podłączył, bo to... Kurwa, problemy z benzyną, problemy z wodą, problemy z żarciem, problemy z amunicją. Same, kurwa, problemy. Problemy z samochodem. Ale czy gra byłaby tak fajna, gdyby tych problemów nie było? Byłaby łatwa. Moglibyśmy sobie jak laik chodzić z punktu na punkt, przejmować kolejne obozy. Robimy, ale ocieramy się często o śmierć. Ocieramy się często o śmierć. No właśnie takie gry mi się podobają. Liczę na to, że uda mi się. Ciekawe, czy w zależności od tego, czy kanister jest... Właśnie. Tam nowy kanister się pojawił. To mogłoby w sumie wystarczyć, ale wezmę sobie jeszcze tamten. Nie wiedziałem, że... Myślałem... Nie wiedziałem, że są kanisty, które nie są pełne. Myślałem, że przy każdy jest pełen. I się okazuje, że niekoniecznie. Że mogą być półpełne. Podpalić możemy każdy. Ciekawe, czy... Wybuch się różni. Wiem, że to tylko punkt obserwacyjny. Doskonale sobie zdaję sprawę. Ale mogę nowe obozy odblokować. Znaczy odblokować, znaleźć. Byłem gdzieś na tej wysokości.
Nie, troszkę jeszcze brakowało. Ponad pół baku trzeba. Będziemy wiedzieć na przyszłość. Wydaje mi się, że w każdym balkonie jest mniej więcej tyle samo. Tyle samo potrzeba. Straszak. Tu jest obóz. Owszem. I też wiecie, będziemy mogli się tu przenosić. Wyścig śmierci. Straszak. W następnym odcinku, a nie, tutaj mogę po prostu tutaj tak pojechać. Bo tam powinna być część. Ja tej części nie mam. Nie wiem, przegapiłem ją czy co. Na razie możemy jeszcze sobie poeksplorować. Nie pali nam się. Zawsze ten moment fabularny będzie bardziej wyczekiwany dla nas, niż gdybyśmy pojechali tam od razu. Nieprzygotowani. Poza tym właśnie będzie nam łatwiej. A nie wiem, co nas może tam czekać. Ale właśnie czuć taką grozę, że nie te czarne miasto jest właśnie jakimś miejscem, gdzie nic nam się nie stanie, tylko w rzeczywistości widzimy to zagrożenie. Patrząc jak jest tutaj, to w czarnym mieście może być dużo gorzej. I te, fabularnie aż tak dużo tutaj nie ma rzeczy, ale gra robi taką otoczkę. To są małe rzeczy, ale składają się w bardzo fajny sukces moim zdaniem. Nie wiem, czy to nie za duże słowo. Ale ta gra robi na mnie coraz to lepsze wrażenie. Pojechałem po ten straszak. Pole minowe. Kurwa. Tam jest konwój. Nie mam na dopalacz. Z tego konwoju nic nie dostajemy praktycznie. Dobra, chuj w ten konwój naprawdę, bo to znowu stracę czas tak naprawdę. Te ozdoby jedynie. No bo one są nam potrzebne do archaniołów. O ile są. Nie, wydaje mi się, że tak. Mały element właśnie, a musielibyśmy za konwojem latać. A właśnie chciałbym niedługo nowy jakiś archanium zbudować. Nie mam pojęcia, gdzie może być ten projekt. Tutaj dosyć chaotycznie przyszliśmy. I wtedy chyba miałbym tą ekipę rozpoznawczą, także to może mi się przydać. Albo wiecie co, znajdę to i w następnym odcinku się widzimy. Cześć.